Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Star Wars Jedi Ocalały. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. No dobra, ostatnio wróciliśmy sobie w poprzednim odcineczku do naszej bazy. Idziesz? Teraz, musimy no znaleźć idę. Armiasa i te kody kontaktowe. Teraz idziemy znaleźć Armiasa i te kody kontaktowe. Stary klasztor Anachoretów. Robi wrażenie, nie? Nadal tam nie mogę wskoczyć, tak. Nie? Już wszystko pozwiedzałem ostatnio. Sanktuarium Pielgrzyma to starożytna świątynia. Sir i mistrz Kordowa wybrali je na kryjówkę ukrytej ścieżki. Wiedzieliśmy, że Imperium nadejdzie pewnego dnia, ale nie spodziewaliśmy się, że tak prędko. Teraz te drzwi są otwarte. Okej, to wiele zmienia. Mistrzyni Junda mówiła, że przybędziesz. To zaszczyt spotkać kogoś, kogo obdarza takim szacunkiem. Mogę cię odprowadzić? Nigdy wcześniej nie spotkałam wiedźmy i mam mnóstwo pytań. Musimy się pośpieszyć. Imperium zagraża Sanktuarium Pielgrzymów. Ty nie wymyślę, bo i tak jest na czerwono. No dobra, idziemy. Szlak Pielgrzyma jest po drugiej stronie pustyni. Okej. Tu chyba gdzieś byłem wcześniej na górze, nie? Jakoś tak nie... O, tu w tym miejscu. Tędy, mistrzyni Junda. Już niedaleko. No w tym miejscu wtedy wyszedłem. Sądzisz? To stare, opuszczone miejsce pośrodku pustkowia. Jest idealne. Trzymaj gardę. No dobra, no nie. Nieźle. Teraz już wiem, że należy je gonić. Dobra, gra mnie gdzie w ogóle prowadzi? Gra mnie prowadzi. Ta pustynia zdaje się nie mieć końca. Tak. Tutaj. Wciąż mnie zaskakuje. No spora jest ta pustynia, to prawda. Miałem też zdobyć... O, jest transport jakiś. O właśnie, a ja nie mogę ich przywołać? Nie. O kurwa, się wystraszyłem. Nie chyba mogę przywołać. To urocze. Powoli, powoli. Dobra, ja mam jechać tu. Gdzieś w tą stronę. Spróbujmy nie zwracać na siebie uwagi. Nie będzie łatwo na pustyni pełnej imperialnych. To zajmiemy się nimi razem. Zajmie... Ty, no ale... Pisz se? Ty tam weź na górę. Okej. Ale ja tam chyba nie... O, echo. Ale ja tam tak chyba łatwo nie wejdę na górę. Tam jeszcze chodzą te... pajace. Jesteś przyjaciółką mistrzyni Jundy. Moje podziękowania. Na twoim miejscu nie podróżowałabym za dnia. Coraz więcej tu sił Imperium. Roztropna rada. Mam u ciebie dług.
Też się nie miał gdzie zrespić, nie? My chcemy to zaatakować. Dobrze walczyłeś, stworze. Przypominasz mi dom. Byłeś głodny. Teraz nakarmisz inne stworzenia. Pójdź mi, Wendo. No i git. Co to? To nasz transport. Tu nie wejdę, ale pewnie tu wskoczę. Dobra, to możemy sobie odkryć. Tylko po to, żeby to mieć. Dobrze, chodźmy. Oby ten spamel nas nie porzucił. Nie chowaj urazy, Kal. Tu nie chodzi o ciebie. Dalej! Kurde, wejdę tam. Gotowa, Merin? Będę tuż za tobą. Co jest? Czemu zszedł? On schodzi. Czemu? Czyby dlatego, że wziąłem innego? Trochę tu jest miejscówek do wchodzenia. Trochę też tu jest rzeczy do zwiedzania, ale mają mieć w tą stronę. Tak dobrze. Chyba tamtędy też mogłem przejść. Okej. To chyba wszyscy. No ewidentnie tu. Co to jest, żołnierzu? Ostrożnie! Ostrożnie! Jest tu niebezpiecznie. Stoją nam na drodze. Tu będzie powrót. No i co? Co wy tu chcieliście porobić? Batony? Przygotuj się do walki. Ale z czym? O. Z żółkiem gówniarzem. Ostrożnie! Niezły ruch! Czego zatrzymujesz? Jak można go zrzucić?
natrafiłaś na ukrytą ścieżkę? W trakcie moich podróży natknęłam się na kogoś, kto potrzebował pomocy i pomogłam mu ukryć się przed Imperium. To doprowadziło mnie w końcu do ścieżki. Czasem się zastanawiam, czy zniszczenie Holokronu miało jakieś znaczenie. Ochroniliśmy dzieci z tej listy, ale są też inne. A Imperium wciąż na nie poluje. Zgadza się. Musimy ochronić, ile zdołamy. Mam nadzieję, że dobrze idę. Dobra, jest wpyta. Uruchom mi tu skrócik mordzia. Fajnie, tylko po co te warsztaty? Naprawdę ktoś? Chce się bawić w takie pierdoły? Jak kosmetyczne rzeczy ja mogę to zbierać, bo to chyba daje expo. Nawet jak nie, to satysfakcji przynajmniej. Baza Sir jest ich pełna. Tak, to starożytne zabezpieczenia. Pozostałość po tych, którzy byli tu przed nami. Gdy przybyło Imperium, Anachoreci zaczęli z tego korzystać. Starszy sprzęt mniej rzuca się w oczy. Dokładnie. Ty, a jak ja mam tam wejść do ciebie? Zapamiętania, że tam jest skrzynia. O ja pierdolę. Wracaj. Jednak tam nie chcę iść. Ty, a tam tak gdzie się przeteleportowała? Lecą do sanktuarium pielgrzymi. Kryjówka jest tam? Tak. Świątynia jest opuszczona i dobrze umocniona. Idealna kryjówka przed Imperium. Tak nam się zdawało. Znajdziemy brata Armiasa. Mam nadzieję. Pojedziemy boczną drogą, to najszybsza trasa. Pi, 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 pi. BD1 potwierdził. Jak BD1 potwierdził, to musi tak być. Może być problem. Przynajmniej jest nas dwoje. Dla każdego jedne szczypce. Więcej nie potrafisz? Fajny finisher. Paskudstwa. Znalazłeś drogę do Tanaloru? Jeszcze nie, ale znaleźliśmy parę urządzeń z czasów Wielkiej Republiki. Mistrz Kordowa właśnie je bada. Sir i jej mistrz to niezła para. Są cennym nabytkiem dla ścieżki, odkąd się przyłączyli. Napotkałaś podczas podróży innych Jedi? Nie. Gdybym spotkała, skontaktowałabym się z tobą. Dziękuję. Cały czas nie mam bladego pojęcia, po co jest to. A tamto na górze to już w ogóle mi mózg rozpierdala. Z tego czegoś. Ty, ja tu. Nie ma opcji, że tam się dolecę jakoś. Nawet z próbą bugowania tutaj przez wejście na ten kawałek skały. Ma opcję, żeby tam złapać się tego. Dobra, mamy opcję tutaj, a z tej strony. No z tej strony mogę tam pójść tylko. W momencie jak będę wiedział, jak tego gówna tu użyć, niebieskiego, czerwonego, czyli tego czegoś tu.
Dół nie ma? Nie ma. Fajnie, że się złapałeś. No. Okej. Nieźle. Skrót do bazy Sir. Trudny skrót. Teraz musimy pojechać dłuższą drogą. Trudny skrót, wolny sobie odpoczynek i odkryję tą miejscówę. Teraz musimy pojechać dłuższą drogą. Gdyby nie to, że pojechałem tą dłuższą drogą, teraz nie wiedział o tym, że tam mogę wejść. Nie wiem, jak on to kurwa robi, że on się tego nie łapie. Ja, jak ja mu tam dolecieć do tej ściany? Ty, no nie ma chuja. Nawet jakbym na tej lince był, to nie dolecę. Myślę, że twórcy gry zapomnieli przyczepić tam takie E, żeby się linką dostać. Nie, no jest kurwa jakiś wiatr znowu. Zajebany. Imperium jest coraz bliżej. Rozdzielmy się. Spowolnię ich, a potem spotkamy się w pobliżu świątyni. Zajebisty pomysł. To nie da się wejść? Chyba nie. Hej, Merin! Uważaj tam na siebie. Będę mieć na wszystko oko, Kal. Znowu jesteśmy sami, kolego. Zamknięte z drugiej strony, ta dobra, a tu co mamy? No tak. Zielona bariera. Jak tam wejść? Tu jest linka jakaś. Tu jest niby opuszczenie linki. Tamto jest zamknięte z drugiej strony. Tu też nie doskoczę. Jedyna opcja jest wejść tutaj. Chyba jest głodny. Pieprzą, że aż kurde się zmęczył.
Kurwa, gdzie ja mam wejść? Właściwie wejść to chuj, jak gdzie ja mam to podpiąć? Tutaj lepiej niczego nie dotykać. Nie chcemy obudzić. Wierny do końca, ale wobec kogo? Ja tutaj w tą stronę. Dobra. Lądowanie na piątkę. Dobrze, że doskoczyłeś. Tam było coś jeszcze, kurde. Mapa okolicy. Za mostem jest sanktuarium pielgrzyma. Ciekawe, co oznaczają te symbole. Okej. To, co było do odblokowania, odblokowane zostało. Trzymaj się, Bini! Tobie też przypomina się Zefo? O kurwa, jak go znosi. Nie wolno skakać. Nie dam rady. Za bardzo wieje. Może i wieje, ale tutaj mamy jakiś boczny korytarz jeszcze. Mordyjny. Słyszałeś kiedyś coś takiego? Prawie jak muzyka. Czuję, że w końcu te wentylatory odblokujemy. Czemu to jest kurwa cały czas wszędzie pozamykane, no? Zielone, kurde, blokady mnie denerwują. Może przyda się to innemu podróżnikowi. Jedna kurwa skrzynka i masz blokadę, nie? Nie każdemu wystarczy sił, by odbyć wędrówkę. Na chuj mi to. Ta blokada. Gotowe.
Przygotowania za coś takiego! Dobra, damy na to! Czekali na transport. To znaczy, że przylecą kolejni. Panie gościu. Kurwa, jaki skrót znalazłem. Nie ma po drodze? Nie ma. Tu hard złapać się, kurwa, tamtego gówna. Co za pielgrzymi tu przybywali? Pojebani. Lądź przez takie wichry tylko po to, żeby znaleźć schronienie. Chyba trudno o porządne sanktuarium. Merin mówiła, że to okrężna droga, nie? Mam nadzieję, że Sir poprowadzi uchodźców innym szlakiem. Bo i tak już dość przeszli. Mogę się tam na drugą stronę dostać? No. To powinno nas trochę osłonić. Spoko. Dzięki temu wiaterkowi się dostaliśmy aż tu. Czy ja przypadkiem nie wróciłem? A, wróciłem, ty. Czysto. Teraz kumam. Nie doleciał, kurwa. Tam nic nie było więcej, nie? Dobra, ale przebiegnijmy już sobie tutaj w następnym odcinku. Na teraz to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwonek. Wbij oczywiście do linku w opisie i mego popołudnia. Cześć.